wygłuj te bukiety. Tu są. My nie przypinamy bukietów. Ja ci tylko pokazuję. Dowodzimy. Zacznijmy od Krzyśka, jest wuj. Tak jest ok? Tak jest ok. Słuchaj. No, a dzwoniła mi Krzysia, gdy mi rocha są. Dobra. Odwołuję. Dzwoniłem. Dzień dobry, cześć. Odwołuję. Dobry. Można oddać głos na jeden z pojazdów. Oczywiście tutaj można pobrać kupony. Parcerki mają specjalne pudełka, w nich kupony, gdzie trzeba pobrać ten los i zagłosować po to, żeby ktoś z tych pięknych pojazdów i z tych właścicieli wygrał główną nagrodę w konkursie na króla korowodu. Kolejne pojazdy już na szkolnej Kozak. Już będą zaraz na placu targowym o 10:30. Formujemy korowód. Szanowni Państwo, i witamy starostów Dorzynek, Państwa Jadwigę i Jacka Ząbków. A w rękach już chleb. Na razie tutaj. Szanowni Państwo, około godziny 10:35 tworzymy korowód i wyruszamy na króla korowodu tegorocznych Dorzynek. Kupony można pobrać u harcery, które są na placu. I zagłosować na najpiękniejszy pojazd. Pierwsze pojazdy już na placu. Prosimy o zrobienie miejsca. To jest samochodem osobowym. Proszę o zrobienie miejsca na pojazdy, które będą do bardzo serdecznie witam starostów Dorzynek tegorocznych. Z darem wdzięczności przyjmujemy ten chleb. Podziękujemy Panu Bogu i wszystkim, którzy tak bardzo się trudzili, aby na tym stole polskim zawsze i nigdy nie zabrakło chleba. Niech błogosławi Bóg Wszechmogący. My prosimy o błogosławieństwo i o mszę dla nas wszystkich rolników, ogrodników, sadowników i pszczelarzy. W naszej wspólnocie prawialnej dziś przynosimy do Chrystusa przed ołtarz owoce i plony tegorocznych żniw, aby podziękować dobremu Bogu za te wszystkie dary, że na naszych stołach nie zabraknie chleba, że Bóg sprawił, pobłogosławił i dał nam ten dar, który dziś przynosimy do stopni Jego ołtarza.
Pani pomogające. Witamy serdecznie. Kochani, przed Pani, przed kochani. Zobaczcie, uśmiechnięci, zadowoleni. Piękna, słoneczna pogoda. Zaraz za nimi wójt gminy Kozy, Pan Jacek Kalicki z rodziną. Nie wjeżdża pojazd firmy Klimo. Zobaczcie Państwo, jeden ze sponsorów Kozy Kozyński. Szanowni Państwo, zapraszamy na scenę starostów Dorzynek, Państwo Jadwiga i Jacek Zonte. Zapraszamy również wójta gminy Kozy, Pana Jacka Kalińskiego. Będzie przekazanie chleba dorzynkowego. Prosimy gospodarza tej naszej kodziańskiej ziemi o przejęcie tego bochenka chleba i o sprawiedliwy podział jego między nas, tutaj wszystkich. Dziękuję. Bardzo dziękuję za ten piękny chleb. Niech będzie on symbolem ciężkiej, trudnej pracy, ale też dobrobytu, aby na nas spłynął. Będę go dzielił sprawiedliwie. Dziękuję. Wielkie brawa! Szanowni Państwo, wójt gminy Kozy i starostowie Dorzynek dzielą chlebem. Zapraszamy do nich. Tylko teraz? Hej, hej! Obrót! Nie spać, nie spać! Jedni na lewo, drudzy na prawo. Idziemy tatuś. Obrót! Nie wiem, po ile jest teraz masło w sklepie, ale takie swojskie to będzie lepsze troszkę, kochani. Dwie drużyny. Tutaj była awaria, ale to się zdarza. To są zawody, chłopie. To jest sport. I remis. Andrzej tam sprawdza, czy już jest finish. Sześć. Ostatnie machnięcie. Czas start. Sześć. Siedem. Osiem. Mamy rekord. 18 sekund i 80 centymetrów. Wielkie brawa. Tak się bawią ludzie w Kozach na Dorzynkach. Hej! Było, nie spać. Uwaga, pierwsza zwrotka, kochani.